Oliwka, w którą stronę chciałabyś iść? W stronę aktorstwa czy bycia influencerką? No bardziej w stronę aktorstwa. E, Karola, ci się marzy? Czym ty byś chciała zagrać? U Patryka Wegi. Naprawdę? Nie, no nie, też żartuję sobie. Ale... Nie, a ja na przykład wtrącam się, ale ja lubię bardzo filmy Patryka Wegi. Ja też bardzo uważam, ja że to też jest fajne kino i lubię. Trzeba je po prostu dobrze odebrać. Ja też bardzo lubię filmy Patryka Wegi, pomimo tego, że są kontrowersyjne, ale uważam, że Patryk porusza dużo ważnych tematów, tak. które, tak powiem, naświetlają różne problemy. Dobra, wróćmy do tej twojej wymarzonej roli. Czym ty byś się chciała zobaczyć? Nie wiem, no na razie jak dostanę jakąś pierwszą, jak dostanę w ogóle i będzie taka okazja, to każdą rolę wezmę. No nie, no nie każdą, moja droga. Oczywiście są jakieś granice, ale... Dobra, a ty nie dostawałaś propozycji? Bo jak gdzieś, wiesz, czytałem, że ty odrzucałaś dużo. A jak to wyglądało naprawdę? Nie, ja nie odrzucałam, nie, to mój tata odrzuca. A to prawda, że kiedyś nie mogłaś robić kariery, bo musiałaś skończyć szkołę? No tak, to przede wszystkim. Jak ty się z tym czułaś? No bo niektórzy rodzice pozwalają dzieciom. Nie myślałam, tylko tym bardziej skupiałam się na szkole i na tym, żeby zdać maturę. I ty to mądra dziewczyna później jesteś. Później zacząć już swoje. Dobra, a kto jest twoją inspiracją aktorską? To jest właśnie zawsze najtrudniejsze pytanie, bo jak właśnie dużo ludzi pyta mnie o swoich ulubionych aktorów, o jakąś inspirację, to po prostu nie jestem w stanie wybrać. Dobra, a jest jakaś kreacja aktorska, która ci się bardzo podoba? Już taka zagrana i nie wiem, na przykład widziałabyś się w Titaniku jako Rose? Nie, no to jest przesadny. Czyli taka była nie dla ciebie. Świetna rola, jak najbardziej i bardzo fajny film, ale nie wiem, czy bym się odnalazła. To jest smutny film, smutny koniec. Więc. Dobra, a jakbyś mogła komuś, wiesz, tak podebrać rolę, to którą byś podebrała, w której byś się widziała? No pewnie masz, wiesz, platformy streamingowe i oglądasz trochę filmów. Może teraz mniej, ale no pewnie jakieś tam widziałaś. I w której, tak wiesz, byś nie, się widziała? Nie, chyba nie mam takiej roli, szczerze mówiąc. Nie mam czegoś takiego. Oczywiście oglądam bardzo dużo filmów i oglądam cały czas bardzo wiele filmów, no. ale nie mam czegoś takiego, że chciałabym się wsiąść bardzo w jakąś rolę. A bardziej serial czy film? No fajnie by był w jakimś serialu. Serial jest więcej odcinków i więcej wątków, więc uważam, że serial by był fajniejszy. No to trzeba afirmować, w Polsacie mamy pierwszą miłość, co sądzisz? Wszystko w rodzinie! No i tyle mi wystarczy. Oliwia Bieniek chciałaby zagrać w Pierwszej Miłości. A ty, Michałek, też byś chciał? Też bym chciał. Ja też bym chciał. Ej, cała trójka jest do zabrania. Weźcie nas. Weźcie. Please.